bardzo dobrze, ale my od początku wierzyliśmy, że tak będzie, bo byliśmy zdecydowani, zdeterminowani, żeby po prostu do tej inwestycji nie doszło. Świadczy to o mieszkańcach, o jedności, jak się potrafili zjednoczyć i przeciwstawić się takiej niemądrej inwestycji, która na pewno może zaszkodzić dla całego środowiska, dla mieszkańców, dla zdrowia. Także udało się. Nie jestem za na pewno. Z tego względu, że nawet jak dzieci są alergikami, nie tylko moje, bo nie jedni są tacy na wiosce, nie ukrywajmy. Niestety, żeśmy się zmobilizowali. Żeby tak wszyscy tak się mobilizowali. No to chyba stety. No nie, trzeba. Trzeba się po prostu mobilizować, bo niestety jest nas więcej i wtedy wygrywamy. Bo jedna osoba nigdy nie wygra. Wierzą Państwo, że inwestor dotrzyma słowa? No chyba jest człowiekiem. Na to Państwo liczyli? No na to liczyli, no i na siłę naszą. Na naszą siłę. Trzeba przyznać, że mieszkańcy tutaj wiosek dwóch i okolic zjednoczyli się i chyba dzięki determinacji waszej. Na pewno, bo to by było... Nie tylko dla nas, naszej miejscowości, ale dla okolic też by było to śmierdzące po prostu. Jesteśmy po spotkaniu w Gdzie Wielkiej. Jak pan podsumuje to spotkanie? Ja sądzę, że mówienie jednym głosem i całe środowisko mieszkańców Gdy Wielkiej, Gdy Małej, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów poziomu gminy, powiatu i województwa, radni Sejmiku Wojewódzkiego tutaj nie zrobili żadnego wyłomu w stosunku do tego przedsięwzięcia. No i efekt jest taki, że inwestor, widząc, że musiałby mieć naprawdę oprócz mieszkańców jeszcze wielu przeciwników w postępowaniu administracyjnym, doszedł do wniosku, że po prostu nie opłaca mu się walczyć z tak zjednoczonym społeczeństwem i stąd chyba słuszna decyzja, że publicznie oświadczył, że odstąpi od procedowania, jeżeli chodzi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na to przedsięwzięcie. I to jest nas wszystkich sukces. Wierzy pan, że inwestor dotrzyma słowa, deklaracji? Wie pan, jak to szczerzonego Pan Bóg szczerze, stąd ja powiedziałem publicznie, że dołożę należytych starań, aby skutecznie, zgodnie z prawem przeszkodzić wydaniu decyzji pozwolenia na budowę i to w zasadzie nie ma znaczenia, natomiast jeżeli faktycznie dotrzyma słowa, to no, unikniemy to wiele czasu na procedowanie w tym zakresie odwołania i jakieś postępowania sądowe, ale jeżeli by nie dotrzymał, to ja dzisiaj widzę już takie umocowanie prawne, w którym przynajmniej skutecznie na kilka lat można to przedsięwzięcie odsunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.